Eliza Michalik, program Nie ma żartów, dobry wieczór Państwu. Pan Krzysztof Pieczyński, oprócz tego, że aktor, o czym wszyscy wiedzą, to również założyciel Stowarzyszenia Polska Laicka, jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Takiego mocnego wywiadu Pan udzielił dziennikowi.pl, w którym Pan powiedział, że my Polacy jesteśmy chlewem Kościoła. Dlaczego jesteśmy chlewem Kościoła? No właśnie, żeby nie powtarzać już tego wywiadu. Może pan trochę powtórzyć, bo ja nie wiem, czy wszyscy czytali. Nie zakładam pewno, nigdy z góry, że wszyscy pewno, czytali. Na pewno się teraz rzucą państwo na czytać. Na pewno wszyscy nie czytali tego wywiadu, ale z mojej tej półtorarocznej pracy wynika, że jest to jeden z tych wywiadów, które się najlepiej czytały i dotarł do dużej, sporej ilości czytelników. Więc jakby mnie przypadło w losie mówienie o tym, co Kościół zrobił w Polsce, jakie są reperkusje tego w naszym życiu na takim poziomie psychicznym, duchowym, bo ten poziom polityczny, czyli PiS jest szczytem góry lodowej, a pod spodem jest 99% tej góry, to jest góra niewidoczna. I ta góra, to jest ta góra, która rozbiła Tytanika, a Polska jest Tytanikiem. I to jest znacznie gorsze od tego, co powiedziałem, w tym wywiadzie, bo w tym wywiadzie przynajmniej pewne zwierzęta się pożywiają. Natomiast w tej wizji, która się teraz otwiera w Polsce, w tej wizji nikt się nie pożywi. Nie będzie zwycięzców i nie będzie przegranych. Co to za wizja? No to jest ta wizja tego, że ukrytą siłą, która powoduje, że mamy taki rząd, jaki mamy, który odnosi swoje sukcesy populistyczne w tym populizmie, który należy znak równości postawić ze wszystkimi faszyzującymi stronnictwami w całej Europie. I te siły narastają i są coraz większe. I to jest wina Kościoła? I to jest wina Kościoła, tak. To jest wina religii, które rozminęły się z tym, co głoszą. To znaczy, w wypadku Kościoła katolickiego nie ma bardziej transparentnej rzeczywistości, nie ma bardziej transparentnego udziału niczyjego w tym, jak Kościół łamie przykazania, czy jak łamie nauki, które sam głosi. Kościół najskuteczniej, a jednocześnie najbardziej transparentnie łamie to, czego uczy. I nie można... No bo te nauki są dla innych, a nie dla Kościoła. Tak, ale nie można... Drogowskaz nie jest drogą. Nie można przyjąć nauk, które są obrabiane przez ludzi, dla których każda zbrodnia w imię Boga jest usprawiedliwiona. I to się, gdybyśmy mieli brać historię Kościoła, to jest od samego początku istnienia Kościoła. I w Kościele też nie ma kontynuacji apostolskiej, jak to Kościół powołuje. A papież Franciszek? Papież Franciszek, ja bym chciał powiedzieć tak, może dwa słowa o tym. Innocenty III był taki papież, który stworzył instytucję inkwizycji. Instytucję, która miała tępić heretyków. Heretyków to znaczy wszystkich, którzy nie zgadzają się z Kościołem. I teraz człowiek, który doniósł na heretyka, był niewidzialny. Dokładnie tak jak w gestapo. To znaczy oskarżony o herezję nie mógł się bronić. Był torturowany i albo był skazany, albo był mordowany w trakcie tortur, albo był skazany na dożywocie. Nie wiedział, kto go oskarża. Nie wiedział. Nie miał żadnej możliwości bronienia się. I był palony, albo i jego majątek, bo oczywiście szło o majątek, przejmował... Tak się pan uśmiecha demonicznie, mówiąc o tym majątku. Tak, przejmował Kościół. I teraz to był Innocenty III, który
wprowadził taki terror, on kazał zlikwidować Albigenzów, Katarów, wprowadził taki terror w Europie, który jest tylko porównywalny do tego, co zdarzyło się w Europie w czasie czystek, kiedy miała miejsce reformacja. W latach 540-570 zostało zamordowanych 900 tysięcy protestantów. Później była wojna 30-letnia, która pochłonęła miliony ofiar w Europie. No, ale niektórzy... To jest Innocenty III. Potem jest Bonifacy VIII, który mówi unam sanctum, czyli mówi, że konieczne do zbawienia jest istnienie inkwizycji. I teraz ci ludzie, to są jezuici, ci ludzie spowodowali, że Polska stała się krajem słabym. Oni mieli w rękach swoich edukację. I tak wyedukowali Polaków, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. I teraz ludzie mówią o tym, że ten papież jest dobry. Przepraszam, to jest jezuita. Dobry, skromny. To jest jezuita. Czy ktoś może nad tym przejść do porządku dziennego? Czyli to jest najgorsze z najgorszych. Najgorsze, co jezuici może być. To najgorsze z najgorszych w Kościele? Tak. Potem są Dominikanie. I to jest, czyli to jest najgorsze z najgorszych. Dlaczego? Czyli to są... Jakie cechy przesądzają o tym, że są najgorsi z najgorszych? No właśnie to. To znaczy, że jeżeli Kościół, to co mówił Loyola, jeżeli Kościół uzna, że coś jest czarne, a to coś jest białe, to dla obrony hierarchii należy powiedzieć, że to jest... Rozumiem, tak. Że jezuici, bo czytałam o tym, że jezuici... I to, w to jest wliczone te 100 milionów ludzi, które Kościół zamordował. I teraz ludzie cały czas oddzielają Kościół od nauki Kościoła od Kościoła. Przepraszam, nie da się tego oddzielić. Ale ludzie ciągle oddzielają na przykład słowa od czynów. Ciągle jest tak, że wychodzą przywódcy religijni i polityczni i coś nam mówią, a my potem widzimy, że żyją zupełnie inaczej, że to jest kompletna nieprawda, a mimo to ciągle wierzymy w te słowa, a nie to, co pokazują nam ich czyny. Może to jest taka nasza, no nie chcę za bardzo psychologizować, ale może taka nasza natura ludzka. Pan tak nie ma, że pan się daje porwać jakiemuś charyzmatycznemu liderowi, mimo że potem się okazuje, że on robi zupełnie co innego niż mówi. Nie, właśnie. To jest umiejętność manipulowania tłumem, czy nasza po prostu właściwość psychiczna? Jest to potrzeba, ale o tej potrzebie chciałem też dzisiaj w programie opowiedzieć. O potrzebie. W drugiej części opowiem. Już w drugiej części? Tak, bo już mamy 3 minuty do końca pierwszej części. No to jeszcze sporo. No to proszę bardzo. Więc możemy zacząć. Chciałem opowiedzieć o tym, ponieważ po tym wywiadzie spotkałem się też z atakami katolików wychowywanych przez jezuitów, dominikanów i tych innych barbarzyńców, że jestem masonem i lucyferianinem, ponieważ powołałem się na Egipt. Otóż chciałem powiedzieć, że... Lucyferianin? Każdy... Nie słyszałam takiego określenia. Wyznawca Lucyfera, przepraszam, że wchodzę w słowo. Każdy człowiek, który uczciwie poszukuje Boga, będzie go poszukiwał wszędzie i bardzo szybko dojdzie do miejsca, w którym zobaczy, że Indie, Egipt, Meksyk i Peru mają tak wiele wspólnego, że muszą pochodzić z jakiegoś wspólnego pnia. I teraz powoływanie się na to, że Europa ma korzenie chrześcijańskie, jest wymysłem Kościoła. A nie ma? Ja bym chciał, nie ma korzeni chrześcijańskich, ponieważ chrześcijaństwo nie istnieje. Ponieważ chrześcijaństwo jest wymysłem Konstantego i jego ludzi i nie ma, i to zostało udowodnione, nie ma kontynuacji apostolskiej, ponieważ Chrystus nie tworzył żadnego kościoła. Nie, no zaraz, jak to chrześcijaństwo nie istnieje? Największa religia, nie. Która ma w tej chwili ponad 1 miliard wyznawców, pan mówi, że nie istnieje? 1,2 miliarda jest samych katolików chyba. No właśnie, to nawet więcej. Tak, chrześcijaństwo nie istnieje, ponieważ zostało sfałszowane wszystko to, co dotyczy kontynuacji apostolskiej. Jakoby Chrystus przekazał
władzę nad Kościołem swoim apostołom i w kolei od Piotra później przechodziła ta władza na papieży. To jest kłamstwo i fałszerstwo. To musimy... I chciałbym opowiedzieć, ale to już po przerwie. Dlaczego to jest kłamstwem? I muszą Państwo na to zaczekać te dwie lub trzy nawet minut, a potem wracamy. I jesteśmy z Państwem, pan Krzysztof Pieczyński, aktor, Polska laicka. Przypominam, jest gościem Nie ma żartów. No to nie wiem, czy trochę pan nie przesadził, mówiąc, że chrześcijaństwo jest kłamstwem i chrześcijaństwo nie istnieje. Już odnoszę się do tej sprawy. Człowiek, który autentycznie poszukuje Boga, to jest człowiek, który staje wobec zagadnienia tajemnicy światła. Tajemnicy światła i ponownych narodzin. Czyli będąc w tym ciele, będąc w fizycznym ciele, mając swoje fizyczne życie, ponowne narodziny to są narodziny duchowe. I teraz tajemnica światła w Biblii wyraża się jako Słowo Boga. W Egipcie ona wyraża się jako drugi członek Trójcy Egipskiej, czyli Horus. Horus, proszę zobaczyć nawet jak słowo Krishna i słowo Chrystus jest podobne do tego. Horus jest tym, który niesie światło. Dla Izraelitów to jest nieskończone światło wyrażone jako Ein Sof Aur, nieskończone światło. I teraz człowiek, który staje wobec tej tajemnicy, musi mieć dość dużo odwagi i dużą determinację, duży głód, żeby wejść na tą drogę. Tej drogi absolutnie nikt za człowieka nie przebędzie. I teraz w tej drodze mamy pewne symbole, które są, które wypełniają pewną substancję, którą można nazwać substancją życia. Jest to substancja psychiczna, w której te symbole żyją. Substancja psychiczna, ja bym powiedział i dał jednocześnie do myślenia tym, którzy powiedzmy są już w drodze 20 lat, pokazując im taką figurę. To jest cztery. Substancja psychiczna jest to substancja, w której zapisuje się nasze doświadczenie. To doświadczenie jest zapisane przy pomocy naszej woli, naszego umysłu i naszej wyobraźni. Substancja psychiczna składa się z czterech składowych. To jest świadomość, podświadomość, nieświadomość i nadświadomość. I kiedy dusza, te cztery rozczłonkowane, rozfragmentowane części połączy, wtedy następuje właśnie ponowne odrodzenie. I w świątyni egipskiej, kiedy dotrzemy po długiej, długiej podróży, która zajmuje wiele, wiele lat i jest wiele inicjacji do tego prowadzi, ale kiedy w końcu znajdujemy się w komnacie łaski, widzimy grobowiec. Ten grobowiec jest otwarty. W tym grobowcu nie leży człowiek, ale leży Bóg. Ten Bóg nie jest martwy, ale wstaje. Wstając, podchodzi do drzwi, które się nazywają wrotami cesarskimi i tam zostaje obmyty. To jest ten chrzest. Zostaje obmyty w czym? W wodzie życia. I do tego jeszcze wrócę. I dalej przechodzi przez następne pasaże, przez pasaż ciemności do tego miejsca, żeby dojść do przejścia do wiecznego dnia. To bardzo przypomina chrześcijaństwo. Tak. Chce pan powiedzieć, że chrześcijaństwo się wzoruje na starożytnym Egipcie i... Nie tylko chrześcijaństwo, bo tak samo judaizm. Ale teraz ten Ozyrys po przejściu tej bramy podróżuje w bardzo odległe regiony wszechświata, gdzie staje w miejscu jego dusza, w którym zostaje wprowadzona do tajemnic tworzenia. I teraz co zrobili Egipcjanie? Egipcjanie
pomyśleli, że żeby to mogło się wydarzyć w życiu człowieka, muszą stworzyć mapę nieba, muszą stworzyć mapę tego fragmentu nieba na ziemi, żeby te inicjacje mogły być możliwe tutaj na ziemi. I zbudowali piramidę. Aha. Piramida jest dokładnym odwzorowaniem z precyzją matematyczną nieba. Po to, żeby na ziemi mogło się odbyć to wtajemniczenie. Czyli żeby człowiek mógł narodzić się drugi raz. I teraz tak. Ten kluczowy moment obmycia w wodach życia to jest chrzest. W chrześcijaństwie, ale chrzest w chrześcijaństwie jest robiony przy pomocy wody. Ten chrzest absolutnie nic nie znaczy. Ta woda jest brudna. No, ja rozumiem, że to jest symbol. Chrześcijanie, jedząc opłatek, niektórzy z nich potrafią wydrapać oczy, jeżeli się im powie, że to jest symbol. Mhm. Nie ma rozmowy z katolikiem na ten temat. Oni zjadają mięso ludzkie i nie można im powiedzieć, że to jest na poziomie symbolicznym. Ja miałem dziesiątki takich rozmów. To nie jest poziom symboliczny, oni naprawdę to zjadają. Oni w to wierzą. No bo w tym wyznaniu teraz się w to wierzy. Tak. I wróćmy teraz do tego momentu, który jest tą wodą, obmyciem w wodzie życia. Co to jest woda życia? Woda życia to jest ta substancja psychiczna, o której powiedziałem, to jest substancja, o której Szekspir mówi, że substancja snów i substancja, z której powstaje życie, to jest jedna substancja. W tej substancji jest miejsce na świadomość i z tą substancją można się komunikować poprzez symbole. Ja nie wiem, czy te pojęcia będą dla widzów zrozumiałe, szczerze mówiąc. Bo nawet pojęcie świadomość, wiem to, bo dostaję listy po naszych programach, jest mało zrozumiane. Jak pan mówi świadomość, to każdy to rozumie inaczej. Tak, tylko żebym mógł spuentować to i zaraz opowiem troszeczkę o świadomości na podstawie DNA naszego, dobrze? Więc, żeby mógł się odbyć chrzest w wodzie życia, musi nastąpić taki proces. Muszą być odtworzone centra świadomości, czyli ten ogień wężowy, musi dojść do głowy, otworzyć wszystkie centra świadomości i z głowy tutaj jakby zostać zmieszany z tak jakby promień światła słonecznego z promieniem księżycowym, czyli ogień wężowy świadomości z ogniem z gwiazd i dopiero kiedy te dwa ognie, z których spotykają się w sercu, następuje ten chrzest, który jest objawieniem. To jest chrzest, którego akt sprawia, że człowiek staje się oświecony. Ja przyznam, że się trochę pogubiłam, bo... Bo to są pewne hasła. I tym hasłom ja nie mam czasu na to, żeby rozwinąć te hasła, w związku z czym my możemy się tylko porozumiewać na poziomie haseł, bo mamy na to 10 minut czasu. Zaczęliśmy od tego, że Europa nie ma chrześcijańskich korzeni tak naprawdę. Rozumiem, że to, co pan teraz opisuje, pokazuje, że chrześcijaństwo jest tak naprawdę odbiciem słabym. Chrześcijaństwo wszystko wzięło z Egiptu, ponieważ Chrystus uczył się u Eseńczyków, a Eseńczycy uczyli gnozy egipskiej. Chrystus był, bo chcę tylko jedną tylko taką rzecz powiedzieć. Tym, czy nie jest normalne, że bierze się pewne rzeczy z przeszłości i je się dostosowuje do teraźniejszości? Czy to nie jest taki naturalny proces ewolucji, pewnej takiej reformacji? Bo ja sobie wyobrażam, jakby hierarcha duchowy z Kościoła z panem rozmawiał, to by powiedział, no i co z tego, że wzięliśmy? Wzięliśmy, teraz czasy są inne. Nie, ale to jest problem jest z tym, że to zostało przerwane. Zostało przerwane i jeżeli ktoś posiedzi troszkę w symbolach na internecie, to zobaczy, że internet jest zaśmiecony atakami na wszystko, co nie jest katolickie. Wszystko jest pochodzenia szatańskiego. I teraz ten człowiek, który w pierwszych misteriach chrześcijańskich był dopuszczony do największych tajemnic, to był człowiek, który musiał nieść światło. Niosący światło to jest iluminatę i on był do tych święceń dopuszczony. Niosący światło to jest Lucyfer. Niosący światło to jest Chrystus. Niosący światło to znaczy przynoszący człowiekowi wiedzę. To jest wąż w raju, który
przyniósł ludziom wiedzę. To jest Prometeusz, który przyniósł ludziom wiedzę. W pierwszych malunkach, w jaskiniach chrześcijańskich, w katakumbach, jest bardzo często przedstawiony wąż na krzyżu, ponieważ Chrystus był symbolem wymiennym z wężem, ponieważ przyniósł ludziom wiedzę. I teraz ta wiedza jest przez Kościół zmodyfikowana po to, żeby użyć Chrystusa jako tego, który przekazał kontynuację apostolską papieżom. Nic takiego się nie zdarzyło i nie mogło się zdarzyć. Mówię to po 30 latach studiów nad wszystkimi możliwymi Bibliami. Bierze się stąd, że czyli Chrystus jest instrumentalnie wykorzystywany. Jest wykorzystywany do tego, co zrobił Kościół, do ich polityki dominacji i wykorzystywania postaci Chrystusa jako tego, który łączy ich z Bogiem i daje im prawo do naprawdę do mordowania ludzi w imieniu Boga. Chcę powiedzieć taką rzecz. Każdy człowiek, który ponownie się odradza, czyli dostępuje inicjacji wejścia w poznanie matryc tworzenia, poznanie tego, jak Bóg przy pomocy matryc światła tworzy materię i życie. To skomplikowane. Każdy człowiek, który tego doznaje, przechodzi te ponowne narodziny, czyli ten chrzest w wodzie życia, w tej prawdziwej wodzie życia, która się łączy w życiu, łączy w sercu jako woda i ogień, czyli dwie sprzeczności zostaną połączone. O tym mówią wszystkie religie. Taki człowiek jest bodhisattwą i bodhisattwę interesuje tylko jedna rzecz. I żaden bodhisattwa nie zakładał religii, absolutnie żaden. Bodhisattwę interesuje tylko jego intymny związek z Bogiem. I to interesowało Chrystusa. Mógł mieć swoich uczniów, ale nie budował żadnego kościoła i żadnej religii, podobnie jak Budda. Nie budował żadnej religii. Wszystko, co zbudował Kościół, jest oparte na kłamstwie i fałszerstwach, dlatego taki obraz ma chrześcijaństwo. Czyli tam, gdzie jest duchowość, tam nie ma instytucji. Tam, gdzie jest instytucja... gdzie jest poszukiwanie Boga, autentyczne poszukiwanie Boga, tam nie ma instytucji. A jeśli jest instytucja, to znaczy, że jest... To znaczy, że jest żłób i że jest walka o władzę, o politykę, o panowanie nad władzami świeckimi i wyrabianie swoich niewolników przez chrzest kolejnych pokoleń, żeby utrzymywali tą instytucję. Tylko mamy teraz takie czasy, że ci niewolnicy nie są tak do końca niewolnikami, ponieważ mają narzędzia, żeby się wyzwolić. Ta wiedza, o której pan mówił, jest dostępna. Nie korzystają z tej wiedzy, sięgnąć. Tak? Kiedyś ludzie nie umieli czytać i pisać. Kapłani potrafili, mogli manipulować. W tej chwili prawie każdy potrafi pisać i czytać. Ludzie mają internet, mogą sobie ściągać różne rzeczy, mogą chodzić do bibliotek, mogą kupować książki, mogą oglądać takie programy telewizyjne jak ten z panem. Jak pan tłumaczy to, że ludzie mogliby szukać wiedzy i zastąpić nią zabobony, ale tego nie robią. Są niewolnikami na własne życzenie zgodnie z pana retoryką. Jeśli pani wejdzie do kościoła katolickiego, to już w tym... W takim przedsionku jest stół, na którym są ulotki, które mówią, czego im nie wolno robić. To prawda. Czyli symbole... Ale to każda religia. Bo każda religia w istocie jest taka sama. Są ostrzeżenia przed tym, co wypracowała ludzkość. Ale nie trzeba słuchać tych ostrzeżeń, można szukać mimo to. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o czymś, co jest bardzo... Ale już mamy mało czasu, więc... Spróbuję, ile się uda. Na podstawie naszego DNA. Więc nasze DNA to jest kombinacja 3 miliardów par genów, które układają się w różne warianty A, T, C, G i tak dalej, które można wyrazić. Te warianty budowana łańcucha proteinowego można wyrazić binarnie, w systemie binarnym, tak jak w komputerze. Ja bardzo pana rozczaruję, ale muszę panu przerwać, bo my mamy minutę 30 do końca programu, a ja jeszcze muszę zapytać o Matkę Teresę. No musi nam to zostać. Drodzy państwo, więc tylko jeden termin. Przeczytajcie o polu morfogenetycznym Ruperta Sheldrake'a. Dobrze, to jest bardzo ważne. Kto chce, to sobie odnajdzie. Ale muszę o to zapytać, bo to mnie bardzo zbulwersowało. Matka Teresa z Kalkuty będzie świętą.
Mimo, że są bardzo liczne wątpliwości i dowody na to, że wcale nie pomagała ludziom, wręcz im szkodziła, że bardzo źle gospodarowała finansami. I wiele różnych rzeczy, o których też Państwo mogą poczytać, więc ja nie będę tego powtarzać. Co to za święta? Taka jak większość świętych katolickich. Na tym to polega po prostu. Wybierają sobie człowieka, którego chcą uświęcić i uświęcają bez względu na to, że był zwykłym łajdakiem. I cała kasa na fundację tej pani szła do Watykanu. Chorzy nie dostawali antybiotyków, które by im uratowały życie, nie dostawali środków przeciwbólowych, cierpieli ból i mieli tylko jedno, to co im mówiła ta kobieta, że Chrystus cię uleczy, ponieważ ona nie miała żadnego kontaktu z Chrystusem, w związku z czym żadnych uleczeń tam nie było. Sama kiedy jak zachorowała, nie liczyła na Chrystusa, tylko liczyła się w drogiej najdroższej właściwie. W Szwajcarii tak. I w Stanach. To wystarczy. Koniec programu, niestety. Krzysztof Pieczyński jest na pewno rozczarowany, bo wiem, że zawsze chce powiedzieć więcej, ale takie są prawa telewizji. Dziękuję bardzo, Krzysztof Pieczyński, Polska Laicka był Państwa i moim gościem. Państwu również dziękuję. Do zobaczenia.